Identyfikator podmiotu SCP-049. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-049 jest przechowywany w standardowej bezpiecznej komorze przechowawczej dla humanoidów w sektorze badawczym 02 w ośrodku 19. SCP-049 musi być uspokojony przed próbami jego transportu. Podczas transportu SCP-049 musi być zabezpieczony uprzężą ograniczającą klasy trzeciej dla humanoidów, w tym blokującą obrożą i przedłużaczami, i kontrolowany przez nie mniej niż dwóch uzbrojonych strażników. Podczas gdy SCP-049 na ogół współpracuje z większością personel Fundacji, napady agresji lub nagłe zmiany w zachowaniu mogą zajść przy zwiększonej sile. W żadnym wypadku jakikolwiek członek personelu nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z SCP-049 podczas tych zrywów. W przypadku, gdy SCP-049 staje się agresywny, zastosowanie lawendy, Lavandula multifida, wykazało działanie uspokajające na istotę. Po uspokojeniu, SCP-049 na ogół staje się ustępliwy i powróci do przechowywalni bez większego oporu. W celu ciągłego przetrzymywania SCP-049 w celi, podmiotowi należy zapewnić zwłoki niedawno zmarłego zwierzęcia, zazwyczaj bydlęcia lub innego dużego ssaka, raz na 2 tygodnie w celu badań. Zwłoki, które stają się instancjami SCP-049-2, należy usunąć z celi przechowawczej SCP-049 i spopielić. SCP-049 nie może dłużej wchodzić w interakcje z ludzkimi podmiotami, a prośbą o obiekty ludzkie należy odmówić. Aktualizacja tymczasowych czynności przechowawczych. Patrz dodatek 049-3. Zgodnie z nakazem 049-S1917-1 Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, SCP-049 nie może już wchodzić w bezpośrednią interakcję z żadnym członkiem personelu Fundacji, ani też nie może otrzymywać żadnych dodatkowych zwłok do wykorzystania w swoich operacjach. Zlecenie to będzie obowiązywało przez czas nieokreślony, do czasu osiągnięcia konsensusu w sprawie trwającego ograniczenia SCP-049. Opis. SCP-049 jest humanoidalną istotą, ma około 1,9 metra wysokości i posiada aparycję średniowiecznego lekarza dżumy. Podczas gdy SCP-049 wydaje się być ubrany w grube szaty i ceramiczną maskę wskazującą na ten zawód, zdaje się, że ubrania z czasem po prostu wyrosły z ciała SCP-049 i są teraz niemal nieodróżnialne od jakiejkolwiek formy znajdującej się pod nimi. Promieniowanie rentgenowskie wskazuje, że mimo to SCP-049 ma humanoidalną strukturę szkieletu poniżej warstwy zewnętrznej. SCP-049 potrafi mówić w różnych językach, choć preferuje angielski lub średniowieczny dialekt francuski. Podczas gdy SCP-049 jest ogólnie serdeczny i współpracuje z personelem Fundacji, może stać się szczególnie poirytowany, a czasami wręcz agresywny, jeśli czuje, że jest w obecności tego, co nazywa zarazą. Chociaż dokładny charakter tego zjawiska jest obecnie nieznany badaczom Fundacji, wydaje się, że jest to sprawa ogromnej wagi dla SCP-049. SCP-049 stanie się wrogo nastawiony do osób, które postrzega jako dotknięte przez zarazę. Często musi być uspokajany, jeśli napotka takowe. Gdy niepilnowany, SCP-049 będzie na ogół usiłował zabić taką osobę. Obiekt posiada zdolność zatrzymania wszystkich funkcji życiowych organizmu poprzez bezpośredni kontakt ze skórą. Jak to możliwe, obecnie nie jest wiadome, a zwłoki ofiar SCP-049 nie dały jednoznacznego wyniku. SCP-049 wyrażał frustrację lub skruchę po tych zabójstwach, twierdząc jednak, iż przyczynił się tym częściowo do wyplenienia zarazy. Następnie zwykle będzie starał się wykonać prostą operację na zwłokach za pomocą narzędzi zawartych w czarnej torbie, którą zawsze nosi przy sobie. Chociaż te operacje nie zawsze są udane, często powodują powstanie obiektu SCP-049-2. Instancja SCP-049-2 to ożywione zwłoki, które zostały operowane przez SCP-049. Wydaje się, że owe podmioty nie zachowują żadnych wcześniejszych wspomnień ani funkcji umysłowych, mając jedynie podstawowe umiejętności motoryczne i mechanizmy reagowania. Podczas gdy instancje są ogólnie nieaktywne, niewiele się poruszają i w sposób generalnie niemrawy, mogą stać się wyjątkowo agresywne, jeśli zostaną sprowokowane lub gdy otrzymają rozkaz od SCP-049.
Instancje SCP-049-2 prowadzą aktywne funkcje biologiczne, chociaż różnią się one znacznie od obecnie rozumianej fizjologii człowieka. Pomimo tych zmian SCP-049 często zauważa, że badani zostali wyleczeni. Dratek 049-1. Odkrycie. SCP-049 został odkryty podczas śledztwa w sprawie serii zaginięć w mieście Montauban na południu Francji. Podczas nalotu na lokalny dom śledczy znaleźli kilka instancji SCP-049-2, a także SCP-049. Podczas gdy przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości zajęli się wrogimi obiektami 049-2, SCP-049 został zauważony, obserwując akcję i notując w dzienniku. Po wykończeniu wszystkich 049-2, SCP-049 dobrowolnie poddał się aresztowi fundacji. Poniższe przesłuchanie przeprowadził dr Raymond Hamm podczas wstępnego dochodzenia. Przeprowadzający przesłuchanie: dr Raymond Hamm, ośrodek 85. Przesłuchiwany: SCP-049. Alors, comment devrions-nous commencer? Introduction? Czy to francuski? Możemy prosić o tłumacza? Królewski angielski. Nie potrzebuję tłumaczenia, proszę pana. Znam go wystarczająco dobrze. Dobrze, dobrze. Nazywam się dr Raymond Hamm i... Ach, doktor. Osobistość o podobnych poglądach, bez wątpienia. Jaka jest pańska specjalność, sir? Kryptobiologia, czemu... Medyk, taki jak ja. Niesamowitość. A ja martwiłem się, że zostałem uprowadzony przez zwykłych ulicznych bandytów. Tak więc, to miejsce, to jest pańskie laboratorium. Zastanawiałem się nad tym, przy takiej czystości, z tak nikłymi śladami zarazy. Zarazy? Co masz na myśli? Plaga, wielki pomór. Choć teraz, no wiesz, jak to nazywają? Ach, nieważne. Zaraza, tak. Jest mnóstwo tego za tymi murami. Tak wielu już padło jako jej ofiara i będzie badać ponownie, aż do czasu, kiedy uda się wypracować idealne lekarstwo. Na szczęście jestem tego bardzo blisko. Moim obowiązkiem w życiu jest uwolnić świat od niej. Lekarstwo na wszystkie choroby. Kiedy mówisz wielki pomór, czy mówisz o dżumie dymieniczej? Nie wiem, co to jest. Rozumiem. To ja, cóż, istoty, które nasi agenci spotkali w tym domu, oni byli martwi, kiedy ich znalazłeś, tak? I ożywiłeś ich. W pewnym sensie. Patrzysz na rzeczy zbyt wąsko, doktorze. Poszerz swoje horyzonty. Życie i śmierć, choroba i zdrowie to amatorskie warunki dla lekarzy amatorów. W świecie ludzi istnieje tylko jedna dolegliwość, a mianowicie zaraza. I nic więcej. Nie mylę się, mówiąc, że oni wszyscy byli bardzo chorzy. Myślisz, że wyleczyłeś tych ludzi? Oczywiście. Moje lekarstwo jest najskuteczniejsze. To, co znaleźliśmy, nie było ludźmi. Tak. Cóż... To nie jest idealne lekarstwo, ale to przyjdzie z czasem. I dalsze eksperymenty. Spędziłem całe życie opracowując moje metody, doktorze Hamm, i spędzę resztę życia, jeśli to konieczne. Tak więc, marnujemy za dużo czasu. Mamy robotę do wykonania. Będę potrzebował własnego laboratorium, w którym będę mógł kontynuować badania bez przeszkód. I asystentów, oczywiście. Chociaż mogę dostarczyć ich w swoim własnym zakresie, po czasie. Nie sądzę, żeby nasza organizacja była skłonna... Nonsens! Jesteśmy ludźmi nauki. Bierz swój płaszcz i wskaż mi moją kwaterę, doktorze. Zaczynamy pracę właśnie teraz. Uwaga przesłuchującego. Podczas gdy SCP-049 jest w stanie komunikować się w bardzo ludzki sposób, istnieje dziwne poczucie niepokoju, którego doświadcza się w jego obecności. Nie można być w błędzie, mówiąc, że naprawdę istnieje coś niesamowitego w tej istocie. Dodatkowo skonfiskowaliśmy tą spiczastą laskę, którą SCP-049 ciągle machał naokoło. Częściowo było to spowodowane standardowymi protokołami związanymi z konfiskatą, dotyczącymi mienia anomalii, a częściowo dlatego, że 049 naprawdę jest zagrożeniem, kiedy to wymachiwał tym naokoło. Początkowo obiekt był niezadowolony, ale po tym jak zrobiliśmy parę ustępstw w dostarczaniu mu obiektów testowych, które co prawda są bardziej na korzyść naszych własnych badań, przystał na ten pomysł. Dodatek 049-2. Dziennik obserwacji. Podczas przebywania w ośrodku 19, SCP-049 spędził znaczną ilość czasu na studiowaniu i wykonywaniu operacji na różnych ciałach ssaków, które zostały mu dostarczone.
SCP-049 rutynowo spędzał kilka dni na operacji, a następnie, niezależnie od tego, czy zwłoki stają się podmiotami SCP-049-2, spędzając kilka kolejnych dni dokumentując wyniki w grubym, skórzanym dzienniku przechowywanym w torbie lekarza. SCP-049 często stara się dzielić swoimi odkryciami z członkami personelu fundacji. Poniżej znajduje się dziennik, w którym zapisane są zdarzenia, podczas których zaobserwowano SCP-049, pracującego nad zwłokami ssaków. Dziennik obserwacji 049 OL1. Podsumowanie. Obiekt SCP-049. Przedmowa. Obiekt testowy D85123 został wprowadzony do celi przechowawczej SCP-049. Podmiot wyraził szczerą wdzięczność wobec wszystkich członków personelu zajmującego się przechowywaniem obiektów i badaniami naukowymi. Uwagi co do obserwacji. SCP-049 zaczął od zadawania D85123 kilku standardowych pytań medycznych, podczas gdy zaczął wyjmować narzędzia z torby. Krótko po zakończeniu przygotowań, SCP-049 szybko zmniejszył dystans między nimi, zabijając badanego poprzez dotknięcie jego gardła. Następnie SCP-049 dokonał wielu istotnych zmian w podstawowej strukturze ciała osobnika, często wtłaczając płyny z wnętrza swojej torby do obiektu testowego za pomocą ręcznej pompy i rurki miedzianej. Rezultatem była ożywiona instancja SCP-049-2, wymachująca i waląca w ściany celi przy pomocy kilku wyprodukowanych kończyn, jęcząc przez podłużny otwór znajdujący się w okolicach mostka. W tym czasie SCP-049 zapisywał notatki na temat instancji w swoim dzienniku, zwracając uwagę obserwujących go pracowników na efektywność swojego lekarstwa. Pracownicy ochrony weszli do komory, aby przenieść SCP-049 z powrotem do przechowalni i zostali zaatakowani przez nowo powstały obiekt. Zespół bezpieczeństwa unieszkodliwił instancję 049-2, a SCP-049 powrócił do przechowalni bez oporu, stwierdzając, że był zadowolony z wyników. Dziennik obserwacji 049 OL2. Podsumowanie. Obiekt SCP-049. Przedmowa. SCP-049 dostarczono zwłoki niedawno zmarłego kozła. SCP-049 wyraził wdzięczność. Uwagi co do obserwacji. SCP-049 operował na zwłokach kozła przez kilka dni, co ostatecznie skutkowało stworzeniem SCP-049-2. SCP-049 wyraził zadowolenie z tego wyniku, choć stwierdził następująco. Choroba wciąż była w początkowym stadium. Moja praktyka weterynaryjna jest szczątkowa, ale pacjent dobrze zareagował na zabieg. Dziennik obserwacji 049 OL3. Podsumowanie. Temat SCP-049. Przedmowa. SCP-049 dostarczono zwłoki niedawno zmarłego orangutana. SCP-049 wyraził wdzięczność za dostarczenie obiektu ze względu na podobieństwa między fizjologią orangutana i człowieka. Uwagi co do obserwacji. SCP-049 spędził kilka dni na operowaniu orangutana, kilkakrotnie reanimując go. Jednakże SCP-049 okazał się niezadowolony z rezultatów, jakich doświadczył, powracając 3 razy do zwłok obiektu po pierwszej, początkowej reanimacji w celu wykonania dalszej pracy. Po tym, jak nie był w stanie ponownie ożywić zwłok po raz 5, SCP-049 zwrócił zwłoki do personelu fundacji w celu spalenia, stwierdzając: wiele się z tego nauczyłem, choć obawiam się, że mój wczesny optymizm był nie na miejscu, przez taką przeszkodę na mojej drodze do wyleczenia. Więcej takich obiektów znacznie ułatwiłoby mi prowadzenie badań. Dziennik obserwacyjny 049 OL7 pełny. Obiekt SCP-049. Przedmowa. SCP-049 dostarczono zwłoki niedawno zmarłego bydlęcia. Obiekt wydał się być lekko poirytowany, jednak mimo to zaakceptował zwierzę. Uwagi co do obserwacji. SCP-049 spędził kilka dni badając ciało bydła, mając przerwy tylko na obiad, żądając przy tym cienkich krakersów, solonej wieprzowiny i twardego sera. Zaczynając od balsamowania zwłok, zaobserwowano, że SCP-049 wyciąga z torby wiele długich strzykawek, z których każda zawierała inny ciemny, lepki płyn. SCP-049 opisał te płyny jako esencję humorów i rozwinął to mówiąc: zaraza może spowodować brak równowagi w układach. W takim przypadku, zanim prawdziwe leczenie nastąpi, trzeba zrównoważyć humory, inaczej ciało odrzuci lekarstwo.
W ciągu kilku następnych dni SCP-049 spędził znaczną ilość czasu, dostosowując narządy ciała bydlęcego z pomocą kilku dużych metalowych przyrządów. Po 8 dniach SCP-049 wyciągnął piorunochron, który dr Hem wymienił na elektryczny pręt bydlęcy przymocowany do przedłużacza i dźgnął nim zwłoki w kilka miejsc. Wydaje się, że to działanie spowodowało reanimację bydła, które po raz kolejny zostało ożywione, pomimo odwrócenia głowy i reorientacji kończyn. Obserwowaliśmy, jak pracujesz od kilku tygodni i szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy rozumiem, co robisz. Czy mógłbyś opisać szczegółowo swój proces? Aż nie. Proces jest bardzo intensywny. Jak powiedziałem twojemu asystentowi, najlepsze wskazówki na temat moich metod znajdują się w moich dziennikach, ponieważ mam tam wyczerpujące zapisy mojej pracy. Rozumiem. Moim problemem tutaj, doktorze, jest to, że wciąż nie rozumiemy, co chcesz leczyć, ani jak to się przejawia, ani jak przekształcenie tych stworzeń w żywe inaczej, bezmyślne organizmy pomaga w tym przedsięwzięciu. Nie rozumiesz zarazy. Nawet po tak długim czasie. Doktorze, ten niewyobrażalny horror, który wielokroć pokazywał swoją prawdziwą twarz i dokona tego ponownie. Zostałem obdarzony mądrością i dobrymi zmysłami potrzebnymi, by to wykorzenić i zniszczyć. Ale wielu takich jak ty nie może. Obawiam się, że jest to okrutny wyrok. Być zdanym na łaskę choroby, której nie można w pełni zrozumieć. To wciąż nie jest odpowiedź na moje pytanie. Jak twoje lekarstwo można w ogóle nazwać lekarstwem? To jest lekarstwo! Możecie śmiać się z moich wysiłków, jeśli chcecie, ale nie znieważajcie dobrego imienia postępu naukowego, który rozwinął wielkie miłosierdzie. To, co tak krótkowzrocznie widzicie tutaj, jest lepszym życiem niż to, na co ta istota mogła mieć nadzieję, będąc dotkniętą zarazą. To stworzenie jest teraz czyste, niezdolne do rozprzestrzeniania się zarazy i wolne od terroru, którego by doświadczył. To trudno nazwać istotą, doktorze, to nawet nie jest... Niech pan ze mnie nie kpi, proszę pana. Ty i twoi koledzy jesteście jak tylu innych, nie mogąc przejrzeć drobnych niepowodzeń, aby zobaczyć zbawienie, które dokonuje się na waszych oczach. Czy czekasz, aby usunąć zgniłą belkę, dopóki izba nie zawali się nad tobą? Nie. Znajdujesz ją, wyciągasz i zastępujesz ją taką, która nie gnije. A przede wszystkim nie kpi się ze struktury przedsięwzięcia, ponieważ wygląda ona dla ciebie obco. Jest ono silne. Jest wolne od choroby. Przepraszam. Nie chciałem cię obrazić. Próbuję tylko to zrozumieć. Tak, cóż. Niech pan zwraca uwagę na swoje słowa w przyszłości, doktorze. Jestem profesjonalistą, ale nawet profesjonaliści mogą czuć ukąszenie dumy w radzeniu sobie z krytyką ich arcydzieła. Przebaczę to jako akt dobrej wiary między kolegami. Czy mogę ci jeszcze jakoś pomóc? Nie, to wszystko. Kolejny obiekt testowy według zwykłego harmonogramu. Znasz moje preferencje dla osób z bardziej ludzką anatomią? Notatki naukowca. SCP-049 wydaje się naprawdę chcieć pomóc innym ludziom, chociaż nie był jeszcze w stanie pokazać, przed czym dokładnie próbuje nas ustrzec. Obserwowałem go przez kilka tygodni i chociaż wyniki nie wydają się nigdy zmieniać, SCP-049 nadal twierdzi, że jest coraz bardziej idealnego wyleczenia. Myślę, że podmiot może być bardziej świadomy tego, co te wyniki mają rzeczywiście oznaczać, niż chciałby, abyśmy my byli. Dodatek 049-3. Incydent z 16 kwietnia 2017 roku. Poczynając niedługo po zatrzymaniu SCP-049, dr Hem przeprowadził szereg wywiadów z podmiotem dotyczących jego anomalnych właściwości, a z czasem zaczął zauważać niezadowolenie obiektu wynikające z obiektów testowych i instancji SCP-049-2. Trwało to kilka miesięcy, podczas których SCP-049 nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań. 16 kwietnia 2017 roku, gdy dr Hem wszedł do komory testowej SCP-049, aby przeprowadzić kolejny rutynowy wywiad, istota zaczęła wyglądać na coraz bardziej zaniepokojoną i zapytała doktora, czy aby na pewno dobrze się czuje. Zgodnie z protokołem, dr Hem przypomniał SCP-049, że wywiad był konieczny. Po chwili istota stała się agresywna i zaatakowała doktora Hema, zabijając go. Ze względu na błąd protokołu bezpieczeństwa i ponieważ dr Hem nie aktywował systemu awaryjnego w celi, zwłoki doktora Hema zostały odkryte dopiero 3 godziny później. Do tego czasu ciało doktora zostało przemienione w instancję SCP-049-2. W następstwie tego incydentu SCP-049 został przesłuchany przez doktora Terona Shermana. Przesłuchujący: dr Teron Sherman, placówka 42. Przesłuchiwany: SCP-049. Potrzebuję twojego wytłumaczenia. SCP-049, jesteś proszony o wyjaśnienie swoich działań.
Przypominam, że brak współpracy spowoduje dalsze ograniczenia twojego przechowania. Moje działania nie muszą być wyjaśnione. Zabiłeś Raymonda Hama, a potem zmasakrowałeś go aż... Nie martwy. On jest... On jest wyleczony. Wyleczony? Wyleczony z czego? Z zarazy, proszę pana. Sądziłem, że przynajmniej zda pan sobie sprawę, jakie to szczęście, że ją wcześniej wykryłem. Jaką zarazę? Ciągle mówisz o tej zarazie, ale ani razu nie wspominasz, czym konkretnie jest ta choroba. Co dziś w nim zobaczyłeś, a czego nie widziałeś tyle razy wcześniej? Sądzisz, że było to warte jego życia? On... Zaraza pojawia się i rozwija w nieprzewidywalny sposób i ma dziwną tendencję do wkradania się w nic niepodejrzewającą osobę i... Nazywaj to jak chcesz, doktorze. To był akt miłosierdzia. On jest... wyleczony. On jest warzywem! Ja... Nie oczekiwałbym, że zrozumiesz. Ty i twoi... Twoi ludzie udowodnili raz za razem, że nie jesteście ludźmi nauki, ale ludźmi emocji. Nie doceniacie horroru, który widziałem. Tych milionów, które uległy zarazie i zostały przemienione... Twoje lekarstwo kosztowało życie Reja. Nie, dobry panie. Ja go ocaliłem. Pozwolisz, aby ten świat wrócił do rozpaczy, jakie niosą choroby i śmierć, ignorując fakt, że dokonałem cudu. Jaką chorobę? Jaką zarazę? Był zdrowym człowiekiem. Był dobrym lekarzem. Oddaję go dobrowolnie cierpiącym. Nie jesteś wart tej kłótni, dobry panie. Jesteś krótkowzroczny i głupi. Doktor Hem był chory, a ja... wyleczyłem go. Tylko ja mogę to zrobić. Moja praca musi być kontynuowana. Wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia, do poznania. Tak wiele do... Mam dość tego. Uznaj swoje przywileje za cofnięte. Powiedz cześć swojej przechowalni 049. Mogę ich wszystkich ocalić. Skończyliśmy. Mogę raz na zawsze zwalczyć tę plagę. Mogę to zrobić, tylko ja... Uratowałem. Uratowałem go. Doktor Hama. Ja uzdrowiłem go. Był chory. Wiem, że był chory. Wiem, że był. A ja... Wszyscy jesteście chorzy. Ale ja mogę was ocalić. Mogę was wszystkich ocalić, bo ja... Ja jestem lekarstwem. Dodatek 049-4. Przesłuchanie po zdarzeniu. Poniższe przesłuchanie jest fragmentem raportu z incydentu z 16 stycznia. Przeprowadził je dr Eliach Itkin i odbyło się ono 3 tygodnie po rozpoczęciu wstępnego dochodzenia. Data 5 lipca 2017 roku. Przesłuchujący dr Eliach Itkin. Przesłuchiwany SCP-049. SCP-049. Przeprowadzamy ten wywiad, aby zamknąć nasze śledztwo w sprawie twoich działań podjętych 16 kwietnia, które doprowadziły do śmierci członka personelu. Czy masz jakieś uwagi co do tego? Jedynie taką, iż czekam na dzień, w którym pozwolisz mi wznowić pracę. Ostatnie kilka tygodni spędziłem na kompilowaniu notatek i konstruowaniu nowej teorii na temat tego, jak zaraza była w stanie zarazić kogoś w tak podstępny sposób, że prawie nie mogłem go wykryć. Czy doświadczyłeś wyrzutów sumienia za swoje czyny? Za śmierć doktora Hema? Ach tak. Cóż, śmierć kolegi jest zawsze godna ubolewania, ale w obliczu zarazy musimy być szybcy, doktorze, i działać bez wahania. Doktor Sherman zauważył w swoim raporcie, że podczas pierwszego przesłuchania wydawałeś się być smutny. Być może. Nie myślałem, że to godne ubolewania, że inny lekarz został zarażony, ale praca trwa. Jakkolwiek tego żałuję, to śmierć doktora Hema dostarczyła ważnych informacji. Żywi ludzie to jedyny sposób, aby iść naprzód, jestem pewny. Moje lekarstwo jest mało przydatne na martwym ciele, a ja wyciągnąłem wszystko, co w mojej mocy, dzięki waszym hojnym darom z trupów. Moje myśli i pragnienia kierują się ku tym, którzy nadal żyją i cierpią z powodu tej choroby. Obawiam się, że będziesz rozczarowany. Och, doktorze.